Cześć, witam Was w kolejnym przeglądzie magazynu LEGO Nexo Knights. Z tym magazynem, który jest magazynem na listopad i jest to numer 11, otrzymujemy figurkę takiego oto kamiennego gargulca, jeśli mogę tak powiedzieć, oraz paczkę kart Nexo Knights, wydaje mi się, że z drugiej serii. No i co? Zajmijmy się najpierw naszym magazynem, a więc kosztował mnie 11 zł, konkurs, plakaty, Macy na przodzie, jakieś moce Nexo, wiecie o co chodzi. Dalej mamy reklamę magazynu Ninjago. Później spis treści. Tutaj mamy instrukcję składania naszego gargulca oraz komiks. Tutaj mamy reklamę magazynu Scooby-Doo oraz wydania specjalnego Cartoon Network. Dalsza część komiksu. Tutaj mamy jakąś grę czy coś. Dalej jakieś łamigłówki, plakat, drugi plakat. Dalej mamy Cartoon Network, jakieś tam informacje o kreskówkach. Dalej możemy pokolorować Arona. Tutaj reklama magazynu LEGO City oraz reklama magazynu Ben 10. Dalej komiks. Później reklama kart Nexo Knights oraz konkurs. No i nagrody konkursowe. Z tyłu mamy kolejny magazyn, który był dostępny od 15 grudnia. Co ciekawe, tutaj nie mamy tych informacji, które są zazwyczaj z przodu. Teraz to zauważyłam. Nie wiem, czy tylko w tym przypadku to było. Jakoś specjalnie się nie przyglądałam. Tutaj mamy niżej reklamy magazynów City, Ninjago Movie oraz Ninjago. I to tyle, jeśli chodzi o nasz magazyn. Więc odłóżmy go sobie. I teraz zajmiemy się naszymi prezentami. A więc pierwszą rzeczą są karty, które wyglądają tak. Mamy tutaj Kleja oraz Jestro, Nexo Knight, Trading Card Game, seria druga. Dokładnie. Egzemplarz promocyjny, 5 kart w każdej saszetce. Nie zbierałam tych kart. Nawet nie lubię Nexo Knights, ale mam nadzieję na jakąś fajną, na przykład Macy. Ok, a więc tutaj mamy jakąś ulotkę, zasady gry prawdopodobnie. A więc tak to wygląda. Dobra, i teraz pierwszą kartą jest pojazd, rozbijacz Axla, pojazd, kamienny niszczyciel Arona. Tutaj mamy, waleczny Merlock, fajnie. Dalej generał Garg oraz podły Rogul. Widziałam go w magazynie tam, w tej reklamie. No spoko w sumie, ale dużej rewelacji mi to nie robi. Dobra, więc teraz zajrzyjmy do naszej saszetki. Mamy tutaj logo LEGO Nexo Knights, limitowana edycja, naszego gargulca, piorun w skali 1:1. Tutaj mamy jakiś obrazek. No i co? Wysypmy naszą figurkę. W tej akurat saszetce jest całkiem sporo ciekawych elementów. Zacznijmy może od takich dwóch czarnych, drobnych elementów. Wyglądają one bardzo ciekawie. Ciekawe, do czego będą nam tutaj służyć. Mamy tutaj piorun, broń,
taki topór. Skrzydła to już z Teama dobrze znane mi. Tutaj mamy taką maskę czy też hełm. Jakieś tam poszczególne mniejsze elementy. I tutaj mamy takie coś. I to wygląda dosyć fajnie. No dobra, no to ja się zabiorę za budowę i widzimy się za chwilę. Ok, a więc tak wygląda nasz gargulec, a więc zacznijmy od jego broni, która wygląda naprawdę fajnie i bardzo mi się podoba. Tutaj mamy rękojeść taka, ona jest taka bardzo ciemno-szara, nie jest to czarny. Dalej mamy takiego groszka z dziurą, żeby można było wpiąć ten piorun. I moim zdaniem piorun to jest naprawdę mega fajny element. Szkoda, że nie było go już wcześniej, tak to fajnie jako Jay można by się bawić. Chociaż myślę, że w jakimś magazynie, gdzie jest Jay, również ten piorun się pojawił. A więc tak wygląda nasz gargulec. Ma on tutaj z tyłu takie skrzydła, które są podłączone do tego i tutaj nie wiem, możemy tym ruszać, ale to jest dosyć dziwne. Możemy chwycić za to i po prostu, wiecie, tak nim jakoś manewrować. Aczkolwiek bardziej mi się podobało rozwiązanie z Teama, czyli że skrzydła były po prostu przyczepione do zbroi. Tutaj mamy właśnie ten topór i w sumie nie wiem, po co to jest. Prawdopodobnie właśnie do tego, żeby manewrować po prostu tym gargulcem. W każdym razie, jeśli chodzi o samą figurkę, to odczepię może to na chwilę. To ten hełm wygląda genialnie. Można go używać do jakichś golemów. Myślę, że nawet w Nexo było to wykorzystane w tym celu. Tutaj prawdopodobnie był taki cyklop. Miał prawdopodobnie taki hełm, tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy tutaj te czarne rogi, naprawdę mi się podoba. Tak wygląda jego pierwsza twarz. Jest on rozgniewany, zezłoszczony. Tak wygląda druga. I jest on wręcz przerażająco uśmiechnięty. Trochę mi przypomina takiego stracha na wróble z DC. No dobra. Tak wygląda jego tors z przodu. Naprawdę fajnie to się prezentuje. Jest to taka jakby energia, która wydobywa się z tego kamienia. Naprawdę mi się podoba. Nie wiem za bardzo, o co chodzi w Nexo Knights z tym, ale wiem po prostu, że to są takie ożywione gargulce, tylko to z tej księgi potworów prawdopodobnie. I nie wiem dlaczego ta książka zmieniła się nagle w chmurę, ale spoko. Tak wygląda jego tył. Tutaj ta sama sytuacja. W sumie dla upartego to można by to było nawet wykorzystać jako przód. No ale dobra. A więc złóżmy naszego gargulca z powrotem, może dajmy mu tą minę uśmiechniętą, czemu nie? Niech będzie szczęśliwym gargulcem. Szczęśliwym, złym gargulcem. Ok. I tutaj mamy ogólnie jeszcze jedno miejsce, w które można wpiąć jakiś groszek czy coś podobnego. I ja wpadłam na to, żeby po prostu wpiąć tutaj ten piorun. I moim zdaniem wygląda to naprawdę fajnie. Fajnie? Naprawdę mi się podoba. Można również tutaj zrobić to na dół. Też wygląda to całkiem fajnie. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!